Chciałbym się dowiedzieć, o jakie prace zabaw chodzi, bo jeśli to jest w okolicy Starego Miasta, czy to także osiedle Kopernika wchodzi w grę? Czy to już troszeczkę za daleko? Za daleko, jak rozumiem, tak? A czy można było się dowiedzieć, o jakie plasy zabaw chodzi w tym wypadku? Natomiast wchodzą też inne możliwości, bo będziemy z tego miasta spotykane w ulicy Szkolnej, ale też i wchodzą w Kubę Aleje 23 stycznia, aby tam w którejś części też postawić coś dla tych najmłodszych naszych mieszkańców. Czy na to, że w końcu pojawi się jakiś plac, jakieś boisko wielofunkcyjne na osiedlu Kopernika? Chodzi o plac zabaw, czy jakieś boisko wielofunkcyjne na osiedlu Kopernika, to pan prezydent rozważał możliwość zlecenia dokumentacji, jeżeli chodzi o osiedlu Kopernika, tam za szkołą 15 przy Rydkowskiej, tam jest boisko asfaltowe. Pierwotnie planowaliśmy ten odnik, on tam po prostu się nie mieści, jest tam za mała działka. Natomiast rozważane jest ewentualne zlecenie koncepcji dalszej części, niekoniecznie w przyszłym roku, ale w budowaniu w drugiej szkole, na przykład boiska wielofunkcyjnego.